Refaktoryzacja określa trzy prawa obiektów, co jest jednoznacznym odniesieniem do trzech praw robotów Asimowa. Okazuje się, że obiekty i roboty w pewnym względzie są sobie podobne. I jedne, i drugie robią to, co każe im użytkownik. Trzy prawa obiektów są następujące. Po pierwsze, obiekt powinien robić to, na co wskazują metody w nim zadeklarowane. Po drugie, obiekt nie powinien wyrządzać szkody. Przez szkodę przyjmujemy tutaj na przykład zajmowanie ważnych zasobów czy blokowanie dostępu innym metodom do pewnych funkcjonalności. Trzecia zasada. Obiekt powinien powiadamiać użytkownika, gdy nie może spełnić jego prośby. Czyli każda metoda zamiast nic nie zwracać w trakcie porażki, powinna być jak najbardziej opisowa i deskryptywna i w tym momencie powinna rzucać wyjątek. Ostatnią z wytycznych, które przedstawimy w tym module, jest wytyczna mówiąca, że powinniśmy dokonywać retrospekcji po wydaniu każdej kolejnej wersji naszego programu. Dzięki temu będziemy wiedzieli, które z podjętych decyzji były dobre, a które złe. W szczególności powinniśmy skupić się na tych dobrych, na tych, które spowodowały stworzenie kodu, na który nikt nie narzekał, i spróbować wyciągnąć albo jakąś wytyczną refaktoryzację do przyszłych projektów, albo wykorzystać to założenie ponownie. W taki sposób, w jaki najbardziej będzie nam to pasowało w tym projekcie. Podsumowując ósmy i ostatni moduł, refaktoryzacje to zestaw wytycznych, które podane są w znacznie bardziej ogólnej postaci niż konkretne kroki refaktoryzacji. Celem refaktoryzacji jest dążenie do zmniejszenia ilości refaktoryzacji, które będziemy dokonywać w trakcie projektu. Nie możemy tutaj mówić o całkowitym wyeliminowaniu refaktoryzacji, ale zmniejszenie o 30 czy 50% możemy uznać za duży sukces. Chcielibyśmy, aby podejmowanie decyzji na temat jakości tego kodu działo się jeszcze przed napisaniem tego kodu. Nie piszemy kodu, a potem dopiero zastanawiamy się, w jaki sposób go sprowadzić na kod, który posiada wyższą jakość, jest bardziej czytelny, tak jak w wypadku refaktoryzacji. Oczywiście refaktoryzację musimy również podejmować spokojnie i z rozmysłem, bo nieuważne użycie refaktoryzacji wprowadzi również zamieszanie do naszego projektu. Chciałbym podziękować Państwu za uczestnictwo w szkoleniu. W trakcie tego szkolenia poruszyliśmy następujące tematy. Zapachy kodu, refaktoryzacja PHP, wzorce projektowe, automatyzacja refaktoryzacji oraz refaktoryzacja. Mam nadzieję, że ta wiedza przyda się Państwu w codziennej pracy. Życzę udanych projektów.